Krótkie wędki karpiowe to temat przewodni naszych ostatnich wypadów nad wodę. Dziś jest z nami jedno z wędzisk z serii C3C marki ProLogic. To najkrótsza, 10-stopowa wędka o szybkiej parabolicznej akcji. To model, który ma wpisane DNA pochodzące ze wcześniejszej znanej serii C3. Serii trzymającej wysoki poziom i lubianej przez wędkarzy. Upraszczając, kije zostały tak zaprojektowane, by wędkarz nie musiał się zastanawiać nad wyborem jakości czy wyposażenia. Czym różnią się od siebie te serie? Odpowiedzi jest kilka. Na pierwszy rzut oka profil blanku, który w tej wędce, czyli w C3C, jest dużo bardziej stożkowy. Według użytkowników ma to znaczenie przy szybkości akcji, a także zwiększa jego czułość. Kolejną z nowości jest konstrukcja dolnika. Został on wzmocniony węglem 3K. Pierwsza przelotka w mocniejszych modelach, czyli tych z 3,25 i 3,50 LBS, ma średnicę 50 mm. Od technicznej strony warto wspomnieć jeszcze o kilku istotnych detalach. Uchwyt kołowrotka typu heavy duty pewnie trzyma maszynkę w ryzach, a szybka i paraboliczna akcja wędziska pozwala także na walkę na krótszych dystansach, na przykład na pontonie. Bo do tego przede wszystkim wędziska 10-stopowe zostały stworzone. Prezentowane produkty polecamy właśnie osobom, które lubią łowić z wywózki na trudnych zbiornikach, gdzie niezbędny jest hol z pontonu. Wędki te są ultra lekkie. Nasze C3C, którą trzymam w dłoni, waży jedynie 234 gramy. Można to porównać na przykład do kostki masła. Waga to efekt wykorzystanych do produkcji kompozytów węglowych. Ten, jak i pozostałe kije z serii C3C, jest dwusekcyjny. Nasza 3-metrowa wersja wędki posiada krzywą ugięcia 3,25 LBS. Naszym zdaniem wędzisko to idealnie współpracuje i wygląda z założonym tutaj kołowrotkiem. To Okuma LS6K. Okuma LS6K Bite Feeder to maszynka doskonale wykonana i naszym zdaniem jest królową designu w tym segmencie nad wodą. Technologie w nim wykorzystane i rozwiązania konstrukcyjne po części zaczerpnięte zostały ze znanego wszystkim modelu 8K. Jeśli zainteresowała Was ta maszynka, zapraszamy na nasz kanał. Tam znajdziecie osobny film o tym kołowrotku. 10-stopowa wędka z serii C3C to wydatek około 430 zł. Teraz, na początku kolejnego sezonu, warto zajrzeć do kilku dystrybutorów, być może trafią się jeszcze niższe ceny. Natomiast Okuma LS6K w Polsce dostępna jest za około 320 zł.